W jaki sposób najlepiej dbać o zachowanie mniejszości? No lepsi to gudoso tak. Czym skorupka za młodu nasunknie, tym na starość trąci. I żeby stawa wiedzieli, że tak to w rzecu je. Bez to trza uczyć, zacząc od małych dzeci, od kolepci. A potem to już gdziekolwiek bando, gdziekolwiek ich nodzie poniosą na cały świat, tam oni bando to czuli, gdzie kolebka chodziła i jak im memka spiewała i co jedli i jak tu żyli dobrze. Jak widzisz przyszłość mniejszości kaszubskiej? Ja myślę, że przeszłość mniejszości kaszubskiej będzie bardzo długotrwała, bo dzieci uczą się języka kaszubskiego w szkołach coraz częściej i bardzo chętnie chodzą na lekcje języka kaszubskiego. Co stracilibyśmy, gdyby jutro tej naszej kultury już nie było? No, bośmy my jako Kaszuby, byśmy stracili cały świat i tak jakbyśmy dziś zasnęli, a jutro się obudzili w innym świecie. Dycht inaczej by było, no ale stracilibyśmy to, co nas łączy. Bogu dają, że budując przyszłość, trzeba pamiętać o przeszłości, więc o naszych ojcach. W jaki sposób najlepiej dbać o zachowanie mniejszości? Ja myślę, że bardzo dobrze, żeby mniejszość kaszubska była bardziej wychwalona, żeby uczniowie wiedzieli, że mogą liczyć na to, na pomoc szkolnych i mieć lekcje w języku kaszubskim w każdej szkole na Kaszubach, żeby mogli korzystać z zasobów książkowych i chodzić na różne warsztaty kaszubskie. Jak widzisz przyszłość mniejszości kaszubskiej? Kaszubi mają długą i skomplikowaną historię. Przetrwali wiele historycznych burz i podziałów. Po II wojnie światowej niektórzy po weryfikacjach władz ludowej musieli opuścić kraj, posądzani o sympatie proniemieckie. Po 1989 roku sytuacja społeczności kaszubskiej wyraźnie się wzmocniła. Wzmocniła się poprzez takie elementy jak przede wszystkim dbałość o własny język, o świat wartości, o pielęgnację historii oraz turystyczne walory. Prężnie działa dzisiaj Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz inne organizacje, które kładą wyraźny nacisk na podtrzymanie tej odrębności kaszubskiej.